Witam w programie Wypadki to nie przypadki, w którym czuwamy nad bezpieczeństwem pracy w gospodarstwach rolnych. A dzisiaj o trwałych uszczerbkach na zdrowiu, wynikających ze specyfiki pracy rolników. Osoby, które przebywają w hałasie o dużym natężeniu, są narażone na powstawanie ubytków słuchu. Dotyczy to tych zarówno mieszkających w mieście, jak i na wsi, gdzie podczas pracy przebywają w głośnym otoczeniu dźwięków maszyn rolniczych. Taką normą dla hałasu jest 85 dB. Hałas o wyższej randze powinien być, człowiek powinien się zabezpieczać przed tym hałasem poprzez stosowanie środków ochrony osobistej, na przykład ochronników słuchu. Profilaktyczne badania przesiewowe prowadzone w ramach działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz promocji zdrowia zaowocowały niepokojącymi wynikami. Około 20% dzieci z obszarów wiejskich ma różnego rodzaju problemy ze słuchem. Jeżeli hałas jest nadmierny, to pierwszym takim symptomem, objawem działania tego hałasu jest chwilowe przytłumienie czy też zmiana ostrości słyszenia. Bez takiego badania instrumentalnego, czyli badania audiometrycznego, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ta osoba, konkretny pacjent, czy dobrze słyszy w zakresie wysokiej częstotliwości, czy też nie. Będziesz słyszał ciche pikanie w słuchawce. Za każdym razem, jak usłyszysz pikanie, takie pipi, pipi, to naciskasz przycisk, naciśnij i trzymasz tak długo, jak słyszysz dźwięk w słuchawce. Jak nie słyszysz, to nic nie naciskasz. Staramy się te badania przy pomocy naszych placówek wykonywać w szkołach podstawowych. Czy warto? No oczywiście jest to badanie przede wszystkim bezinwazyjne, bezkosztowe, a przede wszystkim pozwala uniknąć dalszych powikłań. Warto zatem skorzystać z profilaktycznych przesiewowych badań słuchu, bo jak w przypadku każdej innej choroby, im wcześniej wykryta, tym większe szanse na wyleczenie. W gospodarstwie używane są różne maszyny, narzędzia i ciężkie przedmioty, które niewłaściwie podnoszone mogą być przyczyną zwyrodnień kręgosłupa. Korzystajcie Państwo z wózków, z różnego rodzaju taczek, tak by nie nadwyrężać swojego kręgosłupa. Dopuszczalny ciężar przenoszony jednorazowo dla dorosłego mężczyzny wynosi 50 kg, dla kobiety zaś 20 kg. Chłopcy i dziewczynki do 15 roku życia nie powinni przenosić więcej niż odpowiednio 20 i 14 kg. Zdarza się, że bólom przeciążeniowym towarzyszą również objawy istniejącej dyskopatii. Zaniedbana dyskopatia zwykle może mieć taki swój finisz, czyli wizyta u neurochirurga i ewentualnie zabieg operacyjny. Natomiast zdarza się tak, że efekt tych wieloletnich przeciążeń kumuluje się w organizmie i rozwija w postaci choroby zwyrodnieniowej, która w późniejszym wieku daje już przewlekłe bóle, mniej groźne, ale bardzo dokuczliwe. Starajmy się nie podnosić jednostronnie przedmiotów, obciążajmy równomiernie obie ręce. Jeżeli możliwe, to jest dzielmy ciężar na dwie części lub więcej, tak by jak najmniej narażać swój kręgosłup na urazy. Każdy ból jest symptomem, że coś niedobrego dzieje się w organizmie, w związku z tym radzimy nie zwlekać z wizytą u lekarza bądź fizjoterapeuty i zacząć przeciwdziałać rozwojowi sytuacji i pogarszaniu się swojego stanu zdrowia. Sezonowość prac w polu i zmiany pogody powodują konieczność dłuższej pracy w ciągu dnia, nawet kilkanaście godzin na dobę. Nieraz towarzyszy jej pośpiech, który połączony ze zmęczeniem i brakiem odpoczynku może powodować niebezpieczne sytuacje. Jeśli chodzi o zakłady rolne, tam gdzie zatrudniani są pracownicy, możemy egzekwować przestrzeganie dobowego i weekendowego wymiaru przerw w pracy. Przypominam, że jest to 11 godzin pomiędzy poszczególnymi dniami roboczymi i 35 godzin w czasie weekendu. Natomiast w przypadku rolników indywidualnych oni sami ustawiają sobie czas pracy. Trzeba podchodzić do tego spokojnie, nie nerwowo, bo jak się będzie podchodzić nerwowo, no to wiadomo, że o wypadek wtedy bardzo łatwo. Bo to pomimo, że jest się na polu, trzeba także uważać, bo akurat może ktoś tam z tyłu podjechać. No my mamy akurat zainstalowane we wszystkich ciągnikach, w kombajnie, w ładowarce, mamy zastosowane CB radio. Także mamy cały czas łączność, jeżeli podjeżdżam pod zboże, pod kombajn, także mam łączność z kombajnistą, czyli z synem. W naszym gospodarstwie jeszcze przez tyle lat mojego gospodarzenia nie było najmniejszego wypadku, także uważam, że to ma wpływ na pewno. Apelujemy gorąco, żebyście Państwo odpoczywali wtedy, kiedy to jest możliwe, bo na pewno lepiej być zdrowym niż mieć wypadek przy pracy w toku pośpiechu i z przemęczenia. Dziś w programie Wypadki to nie przypadki to już wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek, jak zwykle za tydzień. Do zobaczenia.